Pani Jolanto, dziękuję, że znalazła Pani dla nas czas. Tym razem Franciszkańska 3 wybrała się do Warszawy, do siedziby Fundacji Porozumienie bez Barier. Ciepło witam, ogromnie cieszę się, że możemy spotkać się w Warszawie. Chcieliśmy porozmawiać o Pani kontaktach z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Nasz wywiad to jakby rozmowa, która związana jest z 2 kwietnia, z rocznicą śmierci. Chciałem zacząć od początku. Od roku 78 była Pani wtedy jeszcze studentką. Czy Pani pokolenie, osoby z Pani otoczenia kojarzyły biskupa Wojtyły z Krakowa, biskupa, który dochodziło do Państwa jakieś nauczanie tego człowieka? Kojarzyliście Państwo, kto to był biskup Wojtyła? Tak, chociaż na pewno nie tak bardzo jak znany był papież w środowisku krakowskim. Wśród studentów, w tym gronie, w którym ja spotykałam się, chodziliśmy na mszę do kościoła na ulicy Białej. I ten był taki świetny młody ksiądz Zbyszek. I on był tą osobą, która o Karolu Wojtyle nam sporo opowiadała. Mam wrażenie, że on był w jakiś taki szczególny sposób związany ze środowiskiem krakowskim. Teraz, przyznam szczerze, nie potrafiłabym sobie tego odtworzyć, dlaczego ta znajomość Karola Wojtyły w jego przypadku była tak bliska. Wiedzieliśmy, że jest ktoś taki jak Karol Wojtyła, niezwykły człowiek, który podobnie jak ten nasz ksiądz Zbyszek, który organizował w tamtych czasach, proszę pamiętać, lata 70., to był taki szczególny kościół w Gdańsku-Brzeszczu, gdzie odbywały się msze młodzieżowe, msze studenckie. To był kościół studencki. Ksiądz Zbyszek grał na gitarze. W związku z tym taki powiew, takiej nowości w kościele w Gdańsku miał miejsce. A on mówił, że w Krakowie jest ktoś tak niezwykły właśnie jak Karol Wojtyła. Także to dzięki niemu mogłam go poznać, ale w tamtych czasach osobiście niestety nie spotkałam Karola Wojtyły. Nasi widzowie, a propos spotkałam, nasi widzowie mogą sobie tylko wyobrażać, jakim człowiekiem był Jan Paweł II, jakim człowiekiem był Karol Wojtyła. Pani miała możliwość spotkania się z nim. Osoby, które się spotkały z Karolem Wojtyłem, z Janem Pawłem II, mówią, że to były niezwykłe spotkania. Na czym polegała ta niezwykłość? Wiem, to zawsze było takie trudne do wytłumaczenia, bo rzeczywiście myślę sobie, że w końcu na świecie miliony osób marzyły o tym, żeby w pobliżu Ojca Świętego móc się znaleźć. My tych spotkań z mężem mieliśmy 25 wspólnie, a ja miałam jeszcze jedno więcej, bo takie spotkanie, które dla mnie było niezwykle ważne, to było spotkanie zorganizowane przeze mnie w 2001 roku, kiedy ze 150 dzieci chorych na choroby nowotworowe przylecieliśmy dzięki pomocy pana Zbyszka Niemczyckiego. On wyczarterował nam samolot, użyczył nam tego samolotu i 150 dzieci w leczeniu pojawiło się u Ojca Świętego. I to dla mnie właśnie spotkanie było takie chyba najbardziej niesamowite. Ale od pierwszego spotkania, tego, które miało miejsce w roku 96, taka niezwykła aura otaczała Ojca Świętego. Te pierwsze spotkanie, jak Pan domyśla się, były szczególne, bo w tym czasie Ojciec Święty był w znacznie lepszej formie niż w kolejnych latach. I ja pamiętam ten mój lęk przed tym pierwszym spotkaniem. Począwszy od tego, jak powinnam się ubrać. Szukałam odpowiedniej mantilki, takiej najbardziej skromnej. A Ojciec Święty zaprosił do wzięcia udziału w tym spotkaniu także naszą córkę. Także 14-letnia Ola w płaskich bucikach czarnych, porzuciwszy swoje pomarańczowe martensy, była razem z nami na tej wizycie. I oczywiście jest taki strach, taki pewien niepokój związany z osobą Ojca Świętego. A dodatkowo przy tych wszystkich spotkaniach oficjalnych grono kawalerów, którzy prowadzą do Ojca Świętego, osób, które są uprzywilejowane do częstych spotkań z Ojcem Świętym, pewnie tego tak nie odczuwają i bardzo dodawali nam otuchy, ale sama ta droga od momentu wjazdu do Watykanu poprzez długie korytarze, ten ceremoniał jest taki bardzo bogaty, potem członkowie delegacji zostają w jednej sali, w kolejnej sali, w trzeciej sali byłam tylko ja i pani
ambasador Słuchocka. Mój małżonek został zaproszony do Ojca Świętego, a my z Oleńką czekałyśmy na to spotkanie z takim drżeniem serca. I potem to pierwsze spotkanie jest właśnie takie niesamowite, ponieważ Ojciec Święty wytwarza tak ciepłą, tak sympatyczną atmosferę, że te lęki natychmiast gdzieś tam mijają. I jest jednak coś takiego, że wokół Ojca Świętego czuje się taką niezwykłą aurę, bo w takim spotkaniu w cztery oczy to wygląda troszeczkę inaczej, bo Ojciec Święty pyta o takie zwykłe, prawda, codzienne sprawy, co Oleńka studiuje, gdzie się uczy i tak dalej, natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja wtedy, kiedy Ojciec Święty bierze udział, czy my bierzemy udział w spotkaniu z Ojcem Świętym, gdzie są setki tysięcy osób. I Ojciec Święty wtedy, kiedy mówi, to każdy z nas ma takie wrażenie, że On mówi bezpośrednio do nas, że patrzy w nasze oczy, że te swoje treści kieruje jakby w głąb naszego serca. I dla mnie to było właśnie niezwykłe. Spotkanie, o którym wspominam, z dziećmi chorymi na choroby nowotworowe, było dla mnie najbardziej niesamowite, ponieważ właśnie ksiądz kardynał Dziwisz po pierwsze poprosił mnie o zabranie głosu, o czym wcześniej nie wiedziałam i czułam się niezwykle stremowana. Po prostu powiedziałam Ojcu Świętemu, jakiego rodzaju to są dzieci i jak ważne dla nich jest to spotkanie. Nigdy nie prosiłam o audiencję u Ojca Świętego, kiedy byłam sama w Rzymie. Natomiast dla tych dzieci prosiłam o to spotkanie, bo wiedziałam, że takie spotkanie te dzieci bardzo wzmocni w ich walce z chorobą nowotworową. I Ojciec Święty, mimo że to był czas, kiedy Ojciec Święty czuł się nie najlepiej. Przed nami były dwie delegacje. Dzieci czekały godzinę dłużej niż miały wyznaczoną godzinę spotkania, bo było jedno spotkanie, drugie spotkanie. Wiemy, że Ojciec Święty był zmęczony. A mimo wszystko poświęcił dla tych dzieci przeszło godzinę. Każde ze 150 dzieci podeszło do Ojca Świętego, przyklękło, każde otrzymało od Ojca Świętego błogosławieństwo. Jedna z dziewcząt, która... Ja mówiłam, że to są dzieci, które potrzebują tego wsparcia i to są dzieci tak szczególne, tak doświadczone przez los. Powiedziała, że ona jest ogromnie szczęśliwa, bo gdyby nie jej choroba, nie mogłaby spotkać się z Ojcem Świętym. Papież mówił, żeby nie stawiać mu pomników, natomiast mówił, żeby pomnikami było ludzkie życie. Czy działalność Pani Fundacji można odczytywać jako wynik tych spotkań, jako wynik nauczania, wpływu nauczania papieskiego na Panią, na konkretnych ludzi? Na pewno tak. Ja pamiętam doskonale, po pierwsze, takie niezwykłe wydarzenie, ponieważ mogłam uczestniczyć w pogrzebie Matki Teresy w Kalkucie i Ojciec Święty na ten pogrzeb nie przyleciał do Kalkuty, ale kardynał Sodano w imieniu Ojca Świętego czytał niezwykły list. Ja pamiętam, ten list zrobił na mnie niebywałe wrażenie, bo ja miałam szansę dwukrotnie potem jeszcze być w ośrodkach prowadzonych przez następczynię Matki Teresy. Byłam w sierocińcach, byłam w domach pomocy społecznej. I pamiętam doskonale zdjęcie takie Ojca Świętego z Matką Teresą. Wiemy doskonale, że Ojciec Święty ogromnie cenił Matkę Teresę za jej bezinteresowność, za niezwykle rozwinięte działania dobroczynne w ogromnie trudnym środowisku, w jakim działała w Indiach. I pamiętam doskonale, jak na to spotkanie, na pogrzeb zostały zaproszone osoby bardzo różne. Byli przedstawiciele ludzi najbiedniejszych, żyjących na ulicy. Były sieroty, były osoby żyjące z wirusem HIV-AIDS, były osoby niepełnosprawne. I ten list był tak niezwykły, który czytał kardynał Sodano, że pomyślałam, że w jakimś stopniu działalność mojej fundacji i jej program został już wcześniej skonstruowany w taki sposób, że jak gdyby nasz program odpowiadał temu, o czym mówił w swoim przesłaniu, w swoim liście Ojciec Święty, żeby pochylać się nad tymi, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują, żeby szeroko otwierać swoje serca, żeby pochylać się nad tymi, którzy nie mogą samodzielnie w życiu funkcjonować. W zasadzie właśnie w ten sposób nasza fundacja funkcjonuje. Wtedy, kiedy byłam właśnie w Kalkucie, pomyślałam, że te nasze działania fundacyjne, przez te 15 lat przeszło 20 milionów, przekazaliśmy na różne cele. Jesteśmy malutką fundacją.
Ale to jest kropla w morzu. To jest coś tak małego, że człowiek myśli sobie, tak naprawdę nic nie robię. To jest moja taka konstatacja podczas tego spotkania właśnie była, że ile jeszcze mamy do zrobienia, że jak wiele jeszcze przed nami, jeśli chcielibyśmy właśnie podążać tą drogą, którą wskazywał nam Ojciec Święty. A druga rzecz, o której chciałam wspomnieć, bo to było dosyć zabawne. Pamiętam nasze spotkanie we Wrocławiu z kardynałem Gulbinowiczem. To było spotkanie z Ojcem Świętym i wtedy pamiętam, jak kardynał Gulbinowicz mówił, że no teraz jest taka tendencja, wszystkie miasta chcą budować pomniki dla Ojca Świętego. I pamiętam, że powiedział wtedy tak, a niektóre takie brzydkie, Ojcze Święty, czy nie lepiej, żeby my we Wrocławiu wybudujemy, to chyba miało być wybudowane dom imienia Jana Pawła II, taki hostel, ja go zwiedziałam zresztą z księdzem kardynałem. I myślę, że to jest najbardziej właśnie słuszne, że zamiast budowy tych pomników, do czego sam namawiał Ojciec Święty, powinniśmy iść tą drogą, którą wytyczał Ojciec Święty i realizować te jego wspaniałe zadania, do których nas wszystkich namawiał. Pani Jolanto, pozwoli Pani, że teraz zapytam o kontakty Ojca Świętego z Pani mężem. Pytam o to nie dlatego, żeby pytać o politykę. Chciałbym, żeby Pani powiedziała, jak reagował Ojciec Święty na osoby o odmiennych poglądach. Jak z nimi rozmawiał? Jakich argumentów używał? Czy w ogóle używał? Czy przekonywał? Ja myślę, że Ojciec Święty był osobą ogromnie tolerancyjną. Znaczy, nie myślę, ja to doskonale wiem, bo wiemy, że jego ekumenizm był znany na całym świecie. Śladami Ojca Świętego bardzo często podążaliśmy. Pamiętam nasze spotkanie w Jerozolimie, kiedy byliśmy dokładnie chyba tydzień, dwa tygodnie po wizycie Ojca Świętego i wszyscy podkreślali, w jaki niezwykły sposób odnosił się do osób innej wiary. I mówili to przedstawiciele każdego z kościołów. I podobnie Ojciec Święty postępował w stosunku do osób niewierzących, do takich osób jak mój mąż. Mąż jest osobą, która darzyła ogromnym szacunkiem Jana Pawła II i to myślę, że było wyczuwalne podczas wszystkich naszych spotkań, przez wszystkie lata, czy wtedy, kiedy byliśmy w Rzymie, czy wtedy, kiedy Ojciec Święty uczestniczył w pielgrzymkach do Polski, czy wtedy, kiedy my braliśmy udział w pielgrzymkach do Watykanu z grupami Polaków. Ojciec w sposób taki niezwykle żywotny był zainteresowany tym wszystkim, co się dzieje w Polsce. I pewne gesty, które Ojciec Święty wykonał w stosunku do mojego męża, były niezwykłe, bo przyznam, że nikt nie spodziewał się, że dostąpimy zaszczytu. Przejażdżka to jest złe słowo, ale że zaprosi nas ojciec do swojego papa mobile w roku 2000, w roku wyborów, co było bardzo, bardzo różnie wtedy komentowane, a przyznam Panu, że gestem absolutnie dla mnie niezwykłym było to, że w roku 2003 nie wiem, trzecim czy czwartym, tuż przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Ojciec Święty w Rzymie na placu świętego Marka zezwolił, czy zaprosił mojego męża do tego, żeby mógł wygłosić taki speech mówiący na temat konieczności wzięcia udziału w referendum i powiedzenia o tym, jak ważne jest to, żeby Polska powróciła do rodziny europejskiej. I to dla mnie było absolutnie czymś tak niezwykłym, bo Ojciec Święty mówił o tym, że Europa musi oddychać dwoma płucami. Że mówił także o tym gnieźnie, że powinniśmy jako naród, nie tylko my, ale także inne kraje byłego obozu socjalistycznego, komunistycznego, należeć, wrócić do tej rodziny europejskiej. I to był taki gest absolutnie niezwykły i mam wrażenie, że Ojciec Święty miał ogromny wpływ na to, jak Polacy głosowali w referendum związanym właśnie z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zbliżamy się do świąt Wielkiej Nocy. Wróćmy na chwilę myślami do tego roku 2005. Niektórzy mówią, że odchodzenie Ojca Świętego Jana Pawła II to były jego największe rekolekcje. Jak Pani to odebrała? Dokładnie właśnie w ten sposób, bo wtedy mój tata leżał w szpitalu. Tata był osobą ciężko chorą po
14 ciężkich operacjach na otwartym sercu, ze sztuczną zastawką, z rozrusznikiem. Jak Ojciec Święty odwiedził Polskę, to sobie tak porozmawiali właśnie o tych chorobach. A co panu dolega? A Ojcze Święty, tata był wtedy po operacji kręgosłupa, więc przejmował się i mówił do kardynała Dziwisza, że boi się, że jak uklęknie, to nie wstanie, bo był dokładnie parę tygodni po tej operacji. Ksiądz kardynał mówi, proszę się nie przejmować, tej proszę z laseczką, spokojnie, Ojciec Święty wie, jak to wygląda. I bardzo śmiał się, że właśnie wtedy, kiedy taki był napięty plan, to jednak o swoich chorobach porozmawiali. I w tym 2005 roku, kiedy odchodził Ojciec Święty, mój tata miał taki moment bardzo ciężkiego kryzysu, kiedy lekarze mówili, że tata prawdopodobnie nie wyjdzie już z tego kolejnego zakrętu, ale to cierpienie Ojca Świętego. Tata miał telewizor w swoim pokoju i wysłuchiwał wszelkich informacji związanych właśnie z Ojcem Świętym. Mam wrażenie, że go na tyle wzmocniło, że mój tata jeszcze żył 2 lata. Że to cierpienie jakoś dodało mu chyba sił do walki i wyprostował się jakoś tak w takim szybkim jakimś tempie. No, dla nas to było po prostu niebywałe. Może Ojciec Święty dodawał mu takiej odwagi, siły, że po paru tygodniach tata ku największemu zdziwieniu nas, lekarzy, pewnego dnia te wszystkie dolegliwości związane z niewydolnością serca, płuc, nerek, wszystkiego. To była totalna niewydolność taka, że lekarze nie dawali tacie szans, jak Feniks z popiołów wstał. I tak było w przypadku bardzo wielu innych osób, wiem o tym doskonale. Na zakończenie pozwoli pani, że posłużę się cytatem. W pogrzebie papieża brało udział 12 prezydentów i premierów, duchowni z niemal wszystkich wyznań, 300 tysięcy ludzi na samym placu Świętego Piotra, 3 miliony przed rozstawionymi po całym Rzymie kanałami telewizyjnymi. Powiedziałem Świętego Marka. Tak. Przepraszam najmocniej. Mówiłam, że mąż miał wystąpienie na placu Świętego Marka. W pogrzebie papieża brało udział 12 prezydentów, premierów, duchowni z niemal wszystkich wyznań, 300 tysięcy ludzi na samym placu Świętego Piotra, 3 miliony rozstawione po całym Rzymie przed ekranami telewizyjnymi. Żegnały w piątek 8 kwietnia 2005 roku papieża Jana Pawła II. Skąd tak wielkie zainteresowanie? Co powodowało, że świat nagle się zatrzymał? Może to tylko wrażenie nas Polaków, że świat się zatrzymał? Może tak wcale nie było? Nie myślę. Ja jak dotarła do nas wiadomość o śmierci Ojca Świętego, byłam w Holandii i naprawdę było ogromne poruszenie. Wszyscy składali mi kondolencje, że zmarł najbardziej wybitny Polak, ale mam wrażenie, że Ojca Świętego wszyscy traktowali tak, jakby był głową Kościoła i każdy czuł się dzieckiem tego Kościoła, także my troszeczkę zawłaszczaliśmy Ojca Świętego, prawda? Mówimy, nasz Ojciec Święty, nasz papież, ale podobne odczucia miały miliony ludzi na całym świecie, gdziekolwiek byliśmy, czy to był zwłaszcza Ameryka Południowa, czy to była Brazylia, czy to był Meksyk, gdzie Ojciec Święty cieszył się najwyższym szacunkiem. Wszędzie ludzie mieli wrażenie, że straciliśmy kogoś niezwykłego, a każdy z nas, kto miał możliwość tych spotkań z Ojcem Świętym, czuje się w sposób taki szczególny wyróżniony, ponieważ my zdajemy sobie z tego sprawę, że my za życia spotykaliśmy się ze Świętym. Także to jest dla nas jakieś niezwykłe doświadczenie i jestem przekonana, że takiego papieża, jakim był Ojciec Święty, długo nie będziemy mieli. I teraz już na zakończenie. Jak pani sądzi? Mówi się, że Polacy Ojca Świętego słuchali. Pytanie, czy słyszeli? Mam tutaj dużo wątpliwości. Wie pan, ja pamiętam doskonale ostatnią wizytę Ojca Świętego, kiedy siedzieliśmy w Krakowie na lotnisku i kiedy Ojciec Święty odlatywał, ponieważ ja przez cały czas patrzyłam się na twarz Ojca Świętego. Oczywiście każdy z nas chciał Ojca Świętego pożegnać na swój sposób. I był taki gigantyczny harmider i śpiewał Golec Orkestra i różne grupy, które tam przyjechały. A ja przyglądałam się Ojcu Świętemu, że on naprawdę miał ochotę do nas jeszcze coś powiedzieć, tak? Bo powiedział takie znamienne swoje słowa, które wszyscy pamiętamy, żal odjeżdżać. I ja sobie zdawałam sprawę, że prawdopodobnie to jest ostatnie spotkanie
z Ojcem Świętym w Polsce, że mimo tych zaproszeń ze względu na stan zdrowia Ojca Świętego było mało realne, żeby mógł tak obciążającą kolejną wizytę przeżyć, bo to było niebywałe. My towarzyszyliśmy Ojcu Świętemu w niektórych punktach jego programów, gdziekolwiek się pojawiał. Każdy mówił: Panie Ojcze Święty, prosimy do nas, nie odmawiał nikomu. Jeśli chodzi o rozmowę, jeśli chodzi o zdjęcia, ten program był, nie wiem, młody człowiek, ogromnie silny, nie wytrzymałby chyba trudów takiej pielgrzymki, jaka była zawsze udziałem Ojca Świętego. I troszkę mi żal właśnie tego, że tak chcieliśmy tego Ojca tak pięknie pożegnać i każdy po swojemu i każdy inaczej. I tak głośno, że taka kakofonia tych różnych kapel, tych głosów nakładała się na siebie, że żałuję, że nie zostawiliśmy więcej przestrzeni, dlatego żeby Ojciec Święty mógł podzielić się z nami tym, co miał do powiedzenia. I tutaj zgadzam się absolutnie z tym, co Pan mówi, bo kiedy wyjeżdżał Ojciec Święty, zostawały zawsze ślady tej wizyty. Przede wszystkim były drukowane wszelkie jego wystąpienia, które Ojciec Święty w różnych miejscach miał. I wydaje mi się, że byłoby rzeczą najbardziej wskazaną, gdybyśmy potem, po tej wizycie, już kiedy ten kurz opada, kiedy jest troszeczkę spokojniej, mogli wczytać się, mogli wsłuchać się, co Ojciec Święty tak naprawdę miał nam do przekazania. Bo w tym zgiełku mam wrażenie, że odczuwaliśmy to w tym momencie, kiedy Ojciec Święty był, bo ta aura tych spotkań zawsze była niezwykła. Tak jak mówię, że Ojciec Święty gdziekolwiek była gigantyczna cisza. Wtedy, kiedy były kazania, każdy miał właśnie wrażenie, że Ojciec Święty zwraca się do nas wszystkich i do każdego z osobna. Ale gdybyśmy później po wyjeździe Ojca Świętego, że chcieli przeczytać w skupieniu to, co Ojciec Święty powiedział w różnych miejscach, czy teraz, żebyśmy wracali do jego niezwykłych słów, które były wypowiadane w różnych miejscach, to może bylibyśmy lepsi.